chciałbym dzisiaj zaprosić wszystkich do Zespołu Szkół Samochodowych na żywą lekcję historii. Serdecznie witamy w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy wszystkich gości przybyłych na spotkanie poświęcone wydarzeniom, które swój początek miały 13 grudnia 1981 roku. Welcome everyone to a meeting commemorating the events that took place on the 13th of December 1981. Dzisiaj jesteśmy dłużni wobec naszej młodzieży w przekazywaniu tej wiedzy, tej informacji i to, co mówiła pani konferencjerka, chcielibyśmy, żeby młodzież była na tyle świadoma, żeby nigdy więcej czegoś podobnego już żadne następne pokolenie nie musiało przeżywać. Ja mam też przyjemność pełnić funkcję wiceprzewodniczącego Sejmiku Kujawsko-Pomorskiego, więc do tych słów, które pan prezydent skierował, dołączam również wyrazy uznania i szacunku i podziękowania w imieniu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dziękuję bardzo. We have a homework for history that contains introduction of a state of emergency in Poland. I think there will be some anniversary. The teacher was talking about it for a long time, but what is your knowledge of the history of your country? What are you interested in? June in Poznań, the first drone strike and street demonstrations in the People's Republic of Poland, which took place at the end of June 1956 in Poznań. Chcemy chleba! Chcemy pracy! Precz z komuną! Chcemy chleba! Chcemy pracy! Precz z komuną! With the government which recognized 21 postulates. Okay, but martial law was introduced. We thought our journey to freedom was coming to an end. We have a problem with the solidarity. We must resolve it. But how? We will introduce martial law! Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. Dorobek wielu pokoleń, zniesiony z popiołów polski dom, ulega ginie. Stać! Dokumenty! Dokąd się udajecie, obywatelu? Proszę pokazać bagaż. O! Bibuła! Jesteście wrogami narodu! Aresujemy was! How did you stand it? I don't know. But it was a matter of time. First of all, variable geopolitical conditions. In June 1989, we went to the elections for the first time. The period of leading socialism was over. The Berlin Wall collapsed. There were changes, sometimes bloody, like in Romania. We stood at the beginning of a new way to freedom and independence.
Co się dzieje? Co chcecie? Dokumenty pokazują. Nie mam dokumentów. Pokazują wam gdzie? Nie mam. Ale po co? Po co? Nic nie ma. Pokazuj! Pokazuj! Wędzę na płot! Pokaż mu kieszenie w słowniach! Identyfikacja dokumentów, jak również przeszukiwania teczek. Rozepnij tu płot! Wiecie, no co ty robisz? Rozepnij! Proszę Państwa, w przedstawie właśnie działania w coraz częściej. My chcemy chleba! My chcemy chleba! My chcemy chleba! My chcemy chleba! Prez komuną! Prez komuną! Prez komuną! Prez komuną! Demonstracja jest nielegalna! Rozejdź się! My chcemy chleba! Rozejdź się! My chcemy chleba! My chcemy chleba! Prez komuną! Prez komuną! Rozejdź się! Demonstracja jest nielegalna! Prez komuną! Prez komuną! My chcemy chleba! My chcemy chleba! My chcemy chleba! My chcemy chleba! Rozejdź się! Użyjemy siły! Prąd! Cieszy fakt, że prawda o stanie wojennym zeszła w doły, czyli na pułap szkół młodzieży, która przecież zaledwie
przez kilka kartek papieru lub rozmowy z ojcami czy z rodzicami poznała historię tego dramatycznego zwrotu w dziejach Polski. Zwrotu, który, to zresztą było tu pokazane, przerwał ten tragiczny los Polaków, którzy nieustannie już od czasów zaboru podążali szlakami niepodległościowymi przegranymi. The event was amazing, was very impressive, and I strongly believe this event will remain in minds of students as very important for them as well as for Poland. And I very appreciate the idea to remember the dark side of the history and to motivate children and students to prevent themselves and to prevent the country from repeating this very horrible and very bloody part of history that Bolsheviks brought in. I really appreciated how you are teaching your children, the youth about the history and to engage them to remember even the bad side of history, to be and fight for a better future. I also appreciate very much that you took the effort to present everything in English, to show me how much you take care about your guests, about us, about the Indigenous stuff, and being part of your presentation. Thank you very much. Hello. So the event of today was very relevant, paramount and fundamental. As every well-being trees needs rooted and good roots, the historical data are the paramount points to be preserved, to be maintained in the deepness of our mind, to protect the freedom and the security. And you know, philosophically, freedom and security are always somehow conflicting, but only a close balance among them will give the chance to experience and acknowledge freedom. So thank you very much, and thank you very much for all the students that did this tremendous job. Thank you very much.